Witam serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Chwały GKS-em Katowice. Przed nami mecz pucharowy ze Stalą Mielec. Spójrzmy na to, jak wygląda skład przed tym spotkaniem. Myślę, że ze względu na to, że jest to mecz pucharowy, tutaj wystawimy mocno rezerwowy skład. Może niektórzy z naszych zawodników troszkę się dzięki temu odbudują. Ebenezer, z racji tego, że i tak nie widzimy w nim żadnej przyszłości, to on nie dostanie możliwości rozegrania tego spotkania. Natomiast Mako, ze względu na to, jakim szacunkiem darzymy tego zawodnika, no to tutaj jednak ten gościu zostanie razem z nami. Darzymy go oczywiście szacunkiem, dlatego że pozwolił nam się utrzymać w zeszłym sezonie w Ekstraklasie. Mecz na stadionie Stali Mielec. O cóż, nie ma co zwlekać. Trzeba rozpocząć spotkanie. Pierwsza akcja GKS-u Katowice, szansa na dośrodkowanie, już w 17 minucie. Nie za bardzo jest komu podać, ale pokazuje się Szymon Kowalczyk, Sebastian Kowalczyk. Ten do Maślanki, Maślanka czeka. Ach, za długo, zdecydowanie za długo. 40 minuta. Wychodzi Johnson do podania. Johnson w zasadzie jest jeden na jeden z obrońcą. Decyduje się na podanie do Eisenharta, ten przyjmuje piłkę i uderza, ale bardzo słabo. Cóż ten Eisenhart wyczynia? Natomiast jest już 50 minuta i mamy 1-0 i Eisenhart popełnia kolejny błąd. GKS Katowice odpada z Pucharu Polski w pierwszej rundzie. Oj, 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 fatalnie. Naprawdę fatalnie, ale to jednak gdzieś tam nasza wina jest w związku z tym, że nie wykorzystaliśmy tylu okazji, które napotoczyły się naszym zawodnikom. A można powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziony tym rozwojem wydarzeń, dlatego tak naprawdę jedyne, co nas w tym sezonie może uratować przed kompletnym blamażem, to jest dobra pozycja w Ekstraklasie. Spójrzmy na to z perspektywy właśnie tabeli. No tak naprawdę jeden dobry mecz i potknięcie kilku drużyn przed nami i wskakujemy na piąte miejsce. Ale myślę, że piąte miejsce nas nie zadowala. Czy jest jeszcze coś, co chcielibyśmy sobie zweryfikować? Myślę, że nie. Myślę, że to, co mamy aktualnie, nam wystarczy. Oj, w takim niezbyt dobrym humorze kończymy okienko transferowe i rozpoczynamy wiosenny okres gier. Bardzo mi zależy na tym, żeby ten gościu trafił do pierwszej drużyny. Wydaje mi się, że Jan Bong może być kiedyś następcą zawodnika pokroju Arkadiusza Milika. Ok, rozpoczynamy mecz z Beniaminkiem z zeszłego sezonu. Z tego sezonu, przepraszam, z Chrobrym Głogów. Zobaczmy, jak potoczy się ten mecz. Chrobry rozpoczyna spotkanie. Pierwsza akcja GKS-u w 18 minucie. Kowalczyk z piłką. Zabiera się z nią dość konkretnie. Podaje do Skóry. Skóra z powrotem do Kowalczyka. Kowalczyk. Oj, chyba straci. Nie, Skóra jeszcze się utrzymuje przy piłce. Podanie. Koperski na skrzydło. Rozpędza się z tą piłką. Niestety. Piłka wychodzi na aut. Ajajaj. Dobra, teraz Maślanka. Maślanka wykonuje rzut rożny. Podanie tutaj na blisko do Kowalczyka, Kowalczyk do Ślisza, Ślisz, piękna bramka Bartosza Ślisza po asyście Sebastiana Kowalczyka. Cóż za ładna brameczka. No i już pokazuje się kolejna kontra,
Murawski. Bardzo ładne podanie do Eisenharta. Cóż to było za podanie? Eisenhart, uderzenie i 2-0. Chrobry Głogów przegrywa z GKS-em Katowice już 2-0. Tym razem Eisenhart nie myli się. Kolejna akcja GKS-u Katowice. Tym razem przy piłce Skóra. Wyczekał, podał do Eisenharta. Czyżby ten miał skompletować dublet? Tak jest, kompletuje dublet. Cóż za wyjątkowa cieszynka tego zawodnika. Widać, że jest nakręcony. Jest nakręcony na zdobywanie bramek. Czyżby jeszcze w pierwszej połowie Bartłomiej Eisenhardt miał ustrzelić hat-tricka? Urywa się obrońcy, ale niestety nie udaje mu się strzelić bramki. No i mecz zakończony wynikiem 3-0. Trener Suchy, bardzo zadowolony, przekazuje tutaj swoje drobne uwagi trenerowi Chrobrego Głogów. Natomiast jeśli chodzi o sam wynik, tutaj trzeba bezapelacyjnie stwierdzić, że Bartłomiej Eisenhardt pokazał, na co go stać. Można powiedzieć, że wreszcie dobry wynik GKS-u. Myślę, że to może ich dość mocno przesunąć w tabeli. Tak jak myślałem, są już na szóstym miejscu. I teraz mamy mecz z Zagłębiem, czyli bezpośrednim rywalem GKS-u. Bardzo fajnie. Okej, Wieteska. Walukiewicz. No a myślę, że Wiśniewski, chociaż. Tutaj tak naprawdę w kontekście tego, ile zarabiają poszczególni piłkarze, to najbardziej interesującym piłkarzem zdecydowanie byłby Mateusz Wieteska. Myślę jeszcze nad tym, czy by przypadkiem Bartolewskiego tutaj nie spróbować zakontraktować. Okej, myślę, że z tymi zawodnikami możemy sobie już bez problemu powiedzieć pa. Mrowca, Tankowski, Sato. Bardzo bym chciał Przemysława Wiśniewskiego zakupić, natomiast no, jego zarobki mnie troszkę przerażają. Okej, zlecę podpisanie. Może się uda. Taki zawodnik jak Bartolewski byłby całkiem dobrym zmiennikiem dla naszego składu. Bardziej jeśli rozpatrujemy grę w europejskich pucharach. Spróbujemy Leo Johnsona wypożyczyć w przyszłym sezonie. Bo on jednak jeszcze tutaj troszkę mu brakuje. Okej, Mateusz Bartolewski, witamy Cię w składzie. Ja wiem, że tam mam juniora, który gdzieś tam się to całkiem dobrze rozwija. Wiem, że jest jeszcze Kamil Pestka. Najwyżej tego zawodnika przesuniemy na prawą obronę. Okej, weźmy udział w konferencji meczowej. Witam serdecznie. Mamy spore szanse na wygraną. Patrząc na to, jak zagraliśmy w ostatnim meczu, to myślę, że jesteśmy w stanie to udźwignąć. Musimy się skupić na defensywie, bo naprawdę zbyt dużo bramek tracimy. Myślę, że łatwo nie będzie. Ale my jesteśmy silną drużyną i trzeba pamiętać o tym, że doszły do nas dwa ogromne wzmocnienia na w obronie, które w perspektywie długoplanowej powinny dość mocno wesprzeć nas właśnie w fundamencie obronnym, czyli Jaryl Mosur i Tymoteusz Puchacz. Ta obrona, która aktualnie się prezentuje na naszych komputerach, jest
Naprawdę mocna. Myślę, że to jest najmocniejsza obrona w Ekstraklasie. To też sobie trzeba głośno powiedzieć, że ci zawodnicy to nie są zawodnicy z łapanki. Ale co by tu więcej gadać? Po raz pierwszy w symulacji gramy na własnym stadionie. GKS kontra Zagłębie Lubin. Zawodnicy GKS-u dumnie wychodzą na boisko. Kibice z niezniecierpliwieniem wyczekują pierwszego gwizdka meczu Zagłębie Lubin kontra GKS Katowice. I nadchodzi. Zawodnicy Zagłębia rozpoczynają dzisiejsze spotkanie. I już przechodzimy do pierwszej akcji. Skóra zaraz dostanie podanie. 15 minuta. Podanie do Eisenharta. Eisenhart do Kowalczyka. Kowalczyk do Skóry. Ten próbował pogryzać wysokim piłką, ale nie udało mu się. Natomiast dalej są przy piłce. Ajajaj, troszkę za daleko. Koperski, Murawski, Śliż. Ach, strata. Śliż traci piłkę. Natomiast teraz jest to naprawdę duża szansa na to, aby zdobyć bramkę na 1 do 0. Piłkę dostaje Eisenhardt i również traci ją. Dalej 0 do 0 i kolejna kontra. Proszę bardzo. Tym razem Bartosz Śliż przyjmuje piłkę. Prowadzi ją skutecznie, tymczasowo. Eisenhardt. Wycofuje piłkę do Kowalczyka, ten do Ślisza, Ślisz do Maślanki, Maślanka do Koperskiego, Koperski. Uderzenie? Czy będzie uderzenie? Ale fantastyczna obrona. Własnym ciałem zasłonił piłkę. I mecz kończy się wynikiem 0 do 0. Niestety GKS-owi nie udaje się zdobyć żadnej bramki. No cóż, przechodzimy do kolejnego spotkania. Szkoda, bardzo szkoda, bo Legia straciła punkty z Krakowią i mogliśmy się zbliżyć do trzeciego miejsca. Natomiast w tym momencie tracimy już 6 punktów do Lecha Poznań. A następny mecz również nie jest łatwy, bo gramy mecz z Jagiellonią na wyjeździe. Ja akceptuję obie oferty. Bardzo chciałbym się pozbyć Kelechukwu, nie ukrywam tego. No i cóż, przechodzimy do kolejnego spotkania z Jagiellonią Białystok. Czy tym razem uda się zwyciężyć? Zobaczymy. Spotykamy się na stadionie z Białegostoku i po raz kolejny. Tym razem gospodarze zaczynają, natomiast nie zaczyna GKS. Eisenhardt w trudnej sytuacji. Próbował strikiem, niestety mu nie wyszło. Dobre podanie. Uderzenie i gol. Fantastyczna akcja w tym momencie się wywiązała. Asystentem bodajże Igor Maślanka. Ale to podanie Kacpra Skóry zdefiniowało to, że udało się zdobyć bramkę. I mamy 1 do 0. I w tym momencie asystent z pierwszej bramki wykonuje rzut rożny. Podanie na Kowalczyka, nieustane niestety, natomiast dalej piłkę ma Ślisz. Podanie do Maślanki. Maślanka, jeszcze raz. Czy jeszcze raz uda się dośrodkować? Ja myślę, że nie. 1 do 0. Murawski wyprowadza kontrę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co nic. No i niestety raczej nic z tego nie wyniknie. Proszę bardzo. Rzut karny. Johnson? Oj nie, myślę, że Johnson nie będzie wykonywał tego rzutu karnego. Wykona go Bartłomiej Eisenhardt. I myślę, że wykona go w lewy róg. Gol! Delikatnie, ale z pełną świadomością swoich czynów. Fantastycznie. Bartłomiej Eisenhardt z drugą bramką w dzisiejszym meczu. Czy uda się coś jeszcze dzisiaj strzelić? Wykonawcą rzutu rożnego Johnson. Podana krótko do Skóry.
Skóra do Johnsona, Johnson do Maślanki, Maślanka do Murawskiego, Murawski do Kamińskiego, ten z powrotem do Maślanki, Puchacz, Maślanka, Murawski, Eisenhardt, strata. 2 do 0. Myślę, że wynik jak najbardziej zadowalający dla kibiców GKS-u, których przed chwilą widzieliśmy. Fantastycznie. Suchy, zadowolony, zbiera oklaski od swoich kibiców. Eisenhardt z kolejnymi dwiema bramkami. No, ten chłopak naprawdę w drugiej połowie sezonu się uruchomił. A Legia remisuje tylko z Piastem Gliwice. Przejrzyjmy statystyki zawodnika. Proszę bardzo. Eisenhardt już naprawdę nie jest daleko. Co prawda Zwoliński deklasuje swoich rywali. No ale możemy też zauważyć, że Skóra na siódmym, Eisenhardt na trzecim. Także dwóch napastników naprawdę dobrze sobie radzi. A Skóra dodatkowo jest liderem w tym momencie asyst. To jest naprawdę coś. Bieszczad bardzo blisko do tego, żeby być liderem, jeśli chodzi o czyste konta. Trzeba to podkreślić. Proszę bardzo, 5 punktów brakuje, a meczy jeszcze jest od groma. No nic, trzeba po prostu robić swoje i walczyć do samego końca. Myślę, że Leo Johnson opuści nas dopiero w przyszłym sezonie, nie w tym, że to po prostu był błąd. Natomiast, no cóż, udajmy, że tego nie było. Lecimy dalej. Proszę bardzo, widać już na horyzoncie mecz z Lechią Gdańsk. Myślę, że to będzie bardzo, ale to bardzo istotny mecz. Natomiast, żeby też dać pograć troszkę zawodnikom z rezerw, puścimy Wojtuszka i Paluszka. No, nawet się zrymowało. Ci chłopcy też muszą grać. To nie może opierać się tylko na zawodnikach z podstawowej jedenastki. No i znowu mecz rozgrzewamy na stadionie GKS-u. Ostatnio wygrać się nie udało. Co przyniesie los tym razem? Tym bardziej z perspektywy tego, że Pogoń jest naprawdę w ogromnym dołku. Mimo tego, już mają tak wybornych zawodników, to jednak sobie nie dają rady. No, Kacper Skóra jest naprawdę w dobrej sytuacji, aby strzelić swoją 8. bramkę w tym sezonie. I nie myli się. Strzelają. Zawodnik z numerem 45 oddaje pierwszy celny strzał na bramkę i od razu strzelają. Tym razem Kowalczyk przeciwko swojemu byłemu zespołowi zaczyna wyprowadzać akcję. Piękne wypuszczenie Kacpra Skóry. I gol. Gol po krótkim słupku. Wybornie. Tym razem ten chłopak daje nam powody do radości. Eisenhardt. Z dośrodkowaniem, myślę. Dość krótko. Ajajajajaj. Kacper Skóra mógł się wpisać na listę strzelców po raz trzeci. Tam naprawdę niewiele brakowało. A tymczasem przechodzimy już do kolejnej akcji GKS-u Katowice. Dominik Kun z piłką. Do Eisenharta, chociaż wypuścił go troszkę tak w pole. Czy uda się coś z tego zrobić? Niestety, niestety nie udało się. 2 do 1. GKS odnosi zwycięstwo na swoim stadionie. Zawodnicy są bardzo zadowoleni. Nawet Sebastian Kowalczyk tutaj celebruje zwycięstwo. Swojego aktualnego pracodawcy, czyli GKS-u Katowice. Górnik remisuje z Lechem, dzięki czemu GKS zbliża się coraz bardziej do strefy, dzięki której będzie w stanie zadowolić się europejskimi pucharami. Brakuje tylko 4 punktów. A kolejny mecz z Lechią. Do Lechii brakuje nam zaledwie 5 punktów. Jeżeli byśmy wygrali ten mecz, to będzie brakować tych punktów tylko 2. Zatem dołączmy do konferencji prasowej.
Dał nam się znaki, ale taktyka się sprawdziła. Graliśmy świetnie. Mogliśmy strzelić trzecią bramkę. Jesteśmy mocniejsi. Nasz klub jest bardziej zgrany i mamy wielu lepszych zawodników. Nie zamierzamy wyhamowywać. Mamy na tylu dobrych zawodników, a nasi zawodnicy z podstawowego składu są na tyle wytrzymali, że bez problemu uda nam się utrzymać tą passę. Czy jest tu potrzebna jakaś zmiana? Zmienimy Mosura. Za Mosura wyjdzie Paluszek. No i myślę, że póki co to tyle. Kacpra Skóry nie będziemy tutaj zatrzymywać ze względu na to, że on jest w wybornej formie. Przejdźmy do kolejnego meczu. Na stadionie w Gdańsku. Gdyby w rzeczywistości Lechia tak sobie dobrze radziła, to by było coś. A jak wiecie, spadła z Ekstraklasy i prawdopodobnie jest duża szansa, że w ogóle zniknie z mapy piłkarskiego świata. Mam nadzieję, że ci Arabowie ją przejmą, bo lepiej tak, niż żeby tutaj się ten klub posypał, bo klub ma naprawdę całkiem ciekawą historię. Pogoń w strefie spadkowej, proszę bardzo. To całkiem duże zaskoczenie. Kacper Skóra, zbliżenie na niego. Nie ma co się dziwić. Zresztą, to jest idealne zbliżenie pokazujące trzech najlepszych zawodników aktualnie w GKS-ie Katowice. Zobaczmy skład. Lechii Gdańsk, trenerem Dawid Badia, który gdyby ktoś się dowiedział, że on wytrzymał aż 3 lata, to złapałby się za głowę. No i teraz przejdźmy do zespołu GKS-u Katowice, który wygląda naprawdę imponująco. Gdyby któraś z drużyn miała taką ekipę, jaką mają oni, prawdopodobnie no, mogliby powalczyć naprawdę o duże figury. Dobrze, przejdźmy zatem do meczu. Rozpoczyna GKS Katowice. Pierwsza akcja już w szóstej minucie. Szkoda, że rzut rożny, bo rzuty rożne jednak ciężko się przekuwa na bramki. Spróbujemy zrobić tak. Kowalczyk podejdź, natomiast ja i tak pokuszę się o dośrodkowanie. Nie wyszło, natomiast Ślisz dalej ma sytuację. Ach, strata. Eisenhardt jest sam. Sam na dwóch. Ależ podanie do Skóry. Skóra, niestety, nie udaje mu się zdobyć bramki. Już 45. minuta. Ślisz, co zrobi z piłką? Mają na nodze? Kurde, no nie udało się. Mam nadzieję, że GKS strzeli chociaż jedną bramkę, bo naprawdę będę bardzo zawiedziony, jeżeli nie uda nam się zwyciężyć w tym meczu. Ale akcje naprawdę nie są łatwe. Uff, dalej jesteśmy przy piłce. Cóż za szczęście. Niestety, niestety, porażka z Lechią Gdańsk. Jak to będzie bolało, jak to będzie bolało w takim ogólnym rozrachunku. Ajajajajaj, fatalnie, naprawdę fatalnie. Taki ważny mecz i porażka. Cóż, trzeba przełknąć gorycz porażki. No i spróbować odbudować ten zespół. Ale nie ukrywam swojego niezadowolenia.
Odskoczył na Mraków Lech na 7 punktów. To jest kolosalna różnica już w tym momencie, proszę Państwa. Kolosalna. Dobrze, zagramy jeszcze dwa mecze. Postaramy się jakoś odkuć. Zagrajmy najlepszym możliwym składem, bo ja tutaj naprawdę nie widzę jakiegoś działania na półśrodkach. Tutaj trzeba pokazać, że mamy jeszcze wigor, chcemy zwyciężyć i chcemy zająć miejsce w top 3. Bo nie wyobrażam sobie, żeby GKS z taką ekipą nie zajął tego miejsca. O, już pierwsze fatalne podanie. Ale jedziemy dalej. Ślisz? Jest! Pięknie, pięknie. Gol Kacpra Skóry po podaniu Eisenharta. Uff. Kamień z serca. Kacper Skóra cieszy się. Widać, że zeszło z niego to ciśnienie. Tym bardziej po tych akcjach, które zmarnował. Bo to tak trzeba nazwać. Które zmarnował meczu z Lechią Gdańsk. Ależ boli ta porażka. Cóż to było za zagranie? Dobra, zapomnijmy o nim. Znowu Bartosz Ślisz. Rozpoczyna z akcją na lewym skrzydle. Tym razem podanie do Kacpra Skóry bezpośrednio. I strata. Ostatnia akcja prawdopodobnie GKS-u w tym meczu. Myślę, że to musi być gol. Co to był za fatalny strzał? Na szczęście Górnik nie strzela bramki. Całe szczęście, bo w tym meczu GKS naprawdę nie zasługiwał na zwycięstwo. Tyle błędów, ile pojawia się w tej drużynie, takich kompletnie niewymuszonych, ze stresu, to jest. Przyprawia mnie o dreszcze. Lechia tym razem się potyka. Gdyby ta Lechia z nami przegrała, to był mecz o 6 punktów. To oni w tym momencie już byliby za nami. No cóż, nie ma co rozpaczać. Trzeba przejść do następnego meczu, w którym zagra Olek albo zagra Sobociński. Bardzo rzadko wypuszczam tego zawodnika, więc dzisiaj damy mu szansę. Być może on się okaże wybawcą GKS-u od tych wszystkich bolączek. No nic, nie ma co przedłużać. Gramy kolejny mecz. Tym razem z Wartą Poznań na stadionie w Poznaniu. Jedziemy z koksem. Murawski rozpoczyna akcję. Piękne podanie do Kacpra Skóry. Niestety on nie wykorzystuje akcji. Maślanka z rzutem rożnym. Kowalczyk troszkę. Oj, ale do nikogo, do nikogo. Tam, czemu tam nikogo nie było? Dobrze, dobre podanie, naprawdę. Filtrujące takie. Kowalczyk. Myślałem, że się zabrał z tą piłką. Niestety się nie wyszło. Ale jeszcze raz, Kowalczyk. Skóra. Jeszcze walczy. Nie ma, niestety. Nie udało mu się odebrać tej piłki. Maślanka. Maślanka rozpoczyna akcję GKS-u. Szybkie przejście do Bartosza Ślisza. Ten do Eisenharta. Nieudolnie. Maślanka jeszcze. Kowalczyk. Kowalczyk. Kowalczyk, gol! Piękna bramka. Piękna bramka. W ważnych, ważnych sytuacjach ten chłopak. Jak on dał ulgę trenerowi. Po raz kolejny, ale każdy mecz to jest ogromna walka. I tu jeszcze nie jest powiedziane, że Warta nie odrobi tego i nie strzeli nam jeszcze jednej, dwóch bramek. Póki co wygląda to naprawdę dobrze. Dla Eisenhardt tak blisko i strzeliby bramkę na 2 do 0. Okej, okay, zapomnijmy o tym. Bartosz Ślisz. Tam nikogo nie ma w tym polu karnym. Dlatego podaję na przedpole Eisenharta. Eisenhardt.
Jak on się zabrał z tą piłką, jak tam niewiele brakowało. 1-1, ojojoj. Z piłką ślisz. Do Kuna. Kun do Eisenharta. Eisenhart do skóry. Skóra. Gol, gol. W 84 minucie Kacper Skóra po podaniu od Eisenharta zdobywa bramkę na wagę 3 punktów. Jak ważne to były 3 punkty dla KKS-u Katowice. Jak ważne one były. Przekonamy się zaraz. Ja nie jestem w stanie powstrzymać swoich emocji. Naprawdę. Każdy mecz to jest ogromna walka. Ogromna walka. Ten zespół daje z siebie naprawdę wiele. Zobaczmy. Ja nie jestem w stanie zostawić tego tak, jak to wygląda. Zagramy jeszcze ten jeden mecz z Ruchem Chorzów. Spróbujemy wejść na tą trzecią pozycję. Naprawdę, GKS widać, że się stara, widać, że im zależy, ale w tych kluczowych momentach tam gdzieś nie dojeżdża psychika. Mecz w Katowicach z Ruchem. Derby Śląska. One muszą być po stronie GKS-u. GKS musi pokazać swoją klasę. Kacper Skóra. Skóra. Gol. Gol. Patrzyliśmy jeszcze, czy nie ma spalonego. Pytanie, co robi Johnson? Czyżby Eisenhardt dostał kontuzję? Pięknie, pięknie. Kacperek, fantastycznie. 54. minuta. 1-1. Dominik Kun. Ach, spalony. 2-1. Ruch wygrywa 2-1. Co to jest za kuriozalna sytuacja? Odepchnięty. Porażka. Porażka z Ruchem Chorzów na stadionie w Katowicach. Ojejaj. Czyżby GKS po raz kolejny spadło na miejsce, które kompletnie nie zadowala trenera Suchego? Zobaczymy zaraz. Tymczasem jeszcze przejdźmy przez tych juniorów. Następny mecz z Lechem Poznań. Zobaczmy, jak to wygląda. Raków Lech, myślę, że już nie do dogonienia. Lechia. To jest nasz cel. 3 punkty. Z kim gra Lechia w tym meczu? Ze Śląskiem, z tą kolejką. Ok. Natomiast my gramy z Lechem Poznań. No cóż, emocji, których dostarczy nam mecz z Lechem Poznań, uświadczymy już w kolejnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Adios!